Zacząłem, mówię, szukać, orientować się, kto jest zatrzymany, kto nie jest zatrzymany. I tak to trwało. Wiedziałem, że jest strajk w Hucie Katowice i zbliżały się święta i udałem się jakoś w Wigilię, pojechałem do Katowic jakimś ekspresem, pociągiem ekspresowym. Z Katowic pojechałem do Warszawy, do żony, tam do tego Piastowa, do mieszkania teściowej. Tam spędziliśmy święta i w drugi dzień świąt, no bo sądziłem, że może te święta będzie trochę jakby mniejsze kontrole będą, bo to jechałem bez żadnej przepustki. Oczywiście wróciłem tu do Katowic. No i dalej nic takiego, no, nie robiłem poza zbieraniem jakichś informacji. Natomiast dowiedziałem się później, że w pierwszy dzień po świętach przyszła esbecja do Piastowa, do mieszkania teściowej. Tam zatrzymali moją żonę, zawieźli do Pałacu Mostowskich, tam ją przesłuchiwali. Moja żona ma klaustrofobię, w ogóle była przerażona tą sytuacją, więc dzień po, to było 27 grudnia, cały dzień spędziła w tym Pałacu Mostowskich, ale wieczorem ją wypuścili. Jak oni przyszli, to żona jakoś tak się usiadła, tak nie omdlała, ale w każdym razie tak pod wrażeniem była jej ciotka, która zaczęła krzyczeć do nich, że żona jest chora na serce, że muszą się z tym liczyć i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie to był ten, to takie wydarzenie, o którym się dopiero po dniach dowiedziałem, no bo telefonów nie było. Dowiedziałem się o tym dopiero, jak kolejny raz pojechałem do Warszawy, czyli tuż przed Nowym Rokiem. Natomiast, no i w międzyczasie kolejne osoby znikały, zniknął również Edek Rodek w połowie stycznia, który nagrywał Wszechnicę. No i jak już Rodka zamknęli, to wiedziałem, że zatrzymali moją żonę, zamknęli Rodka. Już inne osoby z Wszechnicy były zamknięte, więc zacząłem przypuszczać, że może i na mnie przyjdzie kres. No i wtedy dopiero opróżniłem mieszkanie z różnych takich ulotek jeszcze z okresu Solidarności tej przed stanu wojennego i wybrałem się do Gliwic, żeby tam do znajomych zawieźć te ulotki. No i wtedy właśnie to było 1 lutego 1982 roku i zostałem zatrzymany i no, wstyd się przyznać, przechodziłem na świetle czerwonym po prostu. No i patrol milicyjno-wojskowy mnie zatrzymał. Zaprowadzili mnie na ulicę Kilińskiego. Tam zajrzeli do tej torby. O, po chwili usłyszałem, o skurwysyn z Solidarności. No i no ale zobaczyli, że tam są ulotki stare. Nic nie ma nowego po prostu. I skonfrontowali się, znaczy zadzwonili na Lompy z zapytaniem, co ze mną robić. Że jak, że no mają lutego. No i tam jakaś rozmowa się toczy i słyszę taką przez ten telefon, że był poszukiwany uczestnik strajku w Hucie Katowice, Ryszard Luty. No i słyszę przez ten telefon, że uściślają te personalia tego lutego i że tamci ci w tym na Kilińskiego mówią, że no ale to nie Ryszard, to Michał Luty. Ale i słyszę w słuchawce, tego też trzymajcie po prostu. No i zostałem przewieziony na Lompy, tam spędziłem kilka dni, chyba do 4 lutego i przewieźli nas, grupę osób, do Strzelec Opolskich, do zakładu karnego numer 2, no to jest ciężkie więzienie i tam wylądowałem w celi czteroosobowej i w tej celi pamiętam, oprócz mnie był taki Edek Zeman,
pracownik Polskiego Radia z Katowic, był Mietek Melski, kierowca Andrzeja Rozpuchowskiego i Jurek Bielecki z Czeladzi. Po prostu i tam siedzieliśmy do 19 marca i 19 marca te strzelce opolskie były likwidowane. Były dlatego likwidowane, że w przekazie komuszym wszyscy internowani siedzieli w ośrodkach wczasowych. No i tu się zbliżały wizyty Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. No i trudno było pokazać ten ośrodek wczasowy w zakładzie karnym numer 2 jako ten ośrodek. I został on wtedy, zostali wszyscy wywiezieni. Jedni pojechali do Uherców, a ja trafiłem do Zabrza Zaborza. No, jak nie wracałem, to żona się dopiero po jakimś czasie dowiedziała, to przecież nikt nie informował po prostu, to żona się zaczęła tam dopytywać, no bo nie wraca, co się stało, no to też taki był okres, no nie muszę mówić na ile atrakcyjny dla rodzin trudniejszy niż dla samego delikwenta. Przyjechaliśmy do Zabrza Zaborza, jeszcze bym wrócił na chwilę do tego, do atmosfery w Strzelcach Opolskich, gdzie mieszkaliśmy w odrębnych celach czteroosobowych i na spacer chodziły poszczególne cele. Nie, może tam nawet pod kilka cel naraz chodziło. W każdym razie mieszkaliśmy oddzielnie i to był taki okres luty, gdzie w tym więzieniu, a ja mam taki głos bardzo donośny, więc tam obok tego więzienia są osiedla po prostu mieszkaniowe. Więc któregoś dnia, jak już zgasili światło, no była godzina tam już taka, że gasili światło w więzieniu, to, a może nie zgasili, tego nie pamiętam, otworzyłem okno i krzyknąłem: Solidarność! Zwycięży! No, głos się rozszedł. Po chwili całe więzienie zaczęło ryczeć: Solidarność zwycięży. Ja szybko zeskoczyłem z tego, zamknąłem okno, zeskoczyłem. No i jak zapalili klawisze światło, patrząc, to jak aniołek niewinnie sobie leżałem. W każdym razie po takim krzyku tam się zaczęły świecić światła w tych oknach ludzi mieszkających obok. No, To były takie no, drobne epizody, dzisiaj się pamięta. Pamiętam jeszcze, jak poszła fama, że będą nas wywozić, no to zaczęliśmy się zastanawiać, a dokąd to nas będą wywozić. No i a może tu. I właśnie ten Jurek Bielecki z Czeladzi, to taki był człowiek wesoły, mówi takim głosem pewnym, mówi: do Łodzi. A my: dlaczego? Nie tyle skąd wiesz, tylko dlaczego do Łodzi? Bo tam wykonują KS-y. No więc ja z tym Mietkiem Melskim, żeśmy się roześmiali po prostu, jako z dobrego dowcipu, a Edek Zeman się strasznie tym zdenerwował, powiedział, że takich dowcipów nie życzy i tak dalej, i tak dalej. No takie to były chwile w tych Strzelcach, gdzie po prostu spędziliśmy 6 tygodni. Przewieźli nas do Zabrza Zaborza i tu warunki się od razu poprawiły, dlatego że to był ośrodek, w którym sale już nie były czteroosobowe cele, tylko były sale, gdzie były łóżka, gdzie były tam od 10 do 20 osób się mogło zmieścić, w zależności od potrzeb. No więc i te sale nie były zamykane. Cały budynek był zamknięty, na zewnątrz nie można było w pierwszym okresie wyjść. Natomiast sale były, między salami można było chodzić, czyli się już jakieś życie towarzyskie zaczęliśmy prowadzić. To były różne formy, różne tam spotkania. Między innymi zaczęły nas odwiedzać rodziny i
to było, no, znaczy również w Zabrzu, w tym w Strzelcach Opolskich żona tam do mnie dotarła. Natomiast opowiem o takim epizodzie dosyć śmiesznym, bo w Zabrza Zaborza, dlatego że tam siedział z nami między innymi Jacek Cieślicki, redaktor naczelny Wolnego Związkowca, który później wyjechał do Australii. I w okresie świąt, bo to była, powiedzmy, jak nas przewieźli w marcu, to był okres świąt wielkanocnych, tam rodziny różne rzeczy przywoziły i między innymi niektórzy koledzy dostali jakieś drożdże, cukier był. No i Cieślicki wyprodukował wino z rodzynek. I to wino, ponieważ były tam rewizje w tych pomieszczeniach, a u góry, u sufitu wisiało ileś takich lamp białych, po prostu oświetleniowych, więc Cieślicki do takiej pół lampy napełnił, czy tam dwie trzecie tej lampy napełnił tym, substancją, z której się miało wino zrobić. Żarówka była wykręcona, no i to sobie spokojnie wisiało. Jak ci tu sprawdzali, to do głowy nikomu nie przyszło. No, że niektóre lampy nie świeciły, to nie było nic dziwnego, bo no to bywało, że żarówka się spaliła, to zaraz nie musiały wszystkie, nie wszystkich kilka nie musiało świecić, więc jak, no i to wino sobie spokojnie dojrzewało tam u góry i w odpowiednim momencie żeśmy się nim raczyli. Wiele było takich epizodów, po prostu bym powiedział, humorystycznych w tym Zabrzu Zaborzu. No i to Zabrze Zaborze, później jeszcze złagodzono reżim, mianowicie otworzono te budynki, bo to były dwa budynki i tam pozwolono chodzić na spacer na ten plac. Taki, no to już zupełnie było innego rodzaju życie. Dokarmiani przez rodziny byliśmy znakomicie różnymi darami, które przychodziły z zachodu i tak dalej, więc na pewno nam się lepiej wiodło niż rodzinom na wolności. I to trwało tak do lata, znaczy tam były jakieś fale, ilość pensjonariuszy się powiększała, jak były tu demonstracje 3 maja na Śląsku w 1982 roku, ale generalnie to Zabrze Zaborze, maksymalnie chyba tam w tym Zabrzu Zaborzu było około 200 osób i później to wszystko się powoli, te ośrodki się opróżniały. Ten taki dowóz nowych pensjonariuszy to był chyba po 13 maja, po takiej manifestacji pod rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. Natomiast było też takie wydarzenie, gdzie przywieźli grupę osób z kopalni Piast, która była sądzona za udział w strajku i sąd ich wszystkich uniewinnił po prostu od zarzutów i ich wypuszczono. Jak ich wypuszczono z sądu, przyszli się do domu, wykąpali i jeszcze się dobrze nie wykąpali, jak zostali zatrzymani, dowiezieni do nas, do Zabrza Zaborza. I był wśród nich Andrzej Machalica, był Zbigniew Bogacz, przywódca tego strajku i kilku innych właśnie kolegów. Wśród osób, które w tym czasie przebywały w Zabrzu Zaborzu, był Andrzej Ropos-Płochowski, Leszek Waliszewski, był Andrzej Gorczyca, był Ryszard Nikodem, jako ci najbardziej ważne osoby, był Waldek Kapłon, no wiele osób, był również obecny pracownik IPN-u, Andrzej Schneider, wtedy chyba 17-latek, był Andrzej Stefański, późniejszy redaktor dodatku katowickiego i stołecznego Gazety Wyborczej, także był Staszek Kowolik, wiele osób, no w sumie 200 osób. I Zabrze Zaborze zostało rozładowywane sukcesywnie i najwięcej w okolicach 22 lipca 1982 roku, gdzie komuna no, jakąś tam zastosowała amnestię nieformalną, bo my przecież nie byliśmy żadnymi wyrokami. Ja siedziałem na takim nakazie internowania datowanym 24 grudnia 1981.
Tylko wtedy mnie nie złapali, bo pewnie przyszli do domu, a ja w tym czasie pojechałem do Warszawy i się minęli, a też mnie nie poszukiwali, więc no mój ten czas, jak mówiłem, przyszedł później. W lipcu zaczęli zwalniać mnóstwo osób i tuż przed 22 lipca, to była jakaś była, już nie pamiętam, czy 22 lipca to był w niedzielę, czy jakoś 21 w sobotę, prawdopodobnie, tak w karnawale to była na pewno sobota. Nie upieram się, że 21, ale sobota. Już nas zostało niecałe 30 osób w tym obozie. I no już wiedzieliśmy, że my zostaniemy. I nagle jest godzina 13, w sobotę, jeszcze przychodzi kartka dodatkowa na zwolnienie 4 osób. Wśród tych 4 zwolnionych był Józek Bocian. Dlatego o nim wspominam, bo ta postać mi utkwiła w pamięci, bo to był jeden z tych radykałów, którzy bardzo głośno krzyczeli, nawet były jakieś utarczki z milicją wczesną, w czym Józek ochoczo brał udział i nagle on tam się tu przedstawił, się awanturował z klawiszami, że on taki tu jest radykał, ostry. No i nagle przychodzi kartka, na której jest do zwolnienia Józek Bocian. I on się wtedy jakoś załamał po prostu, bo jak to jego takiego wroga strasznego komuna wypuszcza? No zlekceważyli go po prostu. I pamiętam ten obraz zrozpaczonego Bociana, który tak ze spuszczoną głową wychodzi. Ja mówię, idiotą, mówię, zamień się ze mną. Ja chętnie wyjdę po prostu, bo ja wtedy takie przeżywałem no, chęć opuszczenia tego obozu, a nie zanosiło się na to. Mnie się przez całe lata, przez całe miesiące mi się wydawało, że ja należę do ludzi łagodnych, że nie jestem przez Służbę Bezpieczeństwa postrzegany, że nie jestem żadnym ekstremistą, jak to oni wtedy używali tych słów. I żyłem w tym błogim przeświadczeniu dosyć długo, do kwietnia 1982 roku, gdy przyjechała ekipa esbecka i namawiała nas do wyjazdu za granicę. W tym Zabrzu-Zabożu informowali, zrobili zebranie, no i mówili, jakie warunki trzeba spełnić, żeby złożyć dokumenty na wyjazd. No i że wiele osób z ciekawości słuchało, ja też podszedłem i pamiętam, nie wszedłem do tej sali, tylko stanąłem, była taka framuga drzwi i oparłem się z jednej strony o framugę, a z drugiej strony stanął jakiś facet w mundurze takim milicyjnym z naszywkami majora. No a my mieliśmy, ponieważ nas było wielu i nie wszyscy się znali, tam wśród tych internowanych byli również jacyś cinkciarze, jacyś dziwni ludzie. Niewielka to była grupa, ale była. No i obawialiśmy się, że będą jacyś konfidenci i tak dalej, więc w tym Zabrzu-Zabożu szybko ustaliliśmy, że każdy będzie miał taką okrągłą plakietkę o średnicy około 10 cm, gdzie na obrzeżu będzie napisane instytucja czy zakład pracy, z jakiego wychodzi i będzie nazwisko. Ja miałem u góry napisane Wszechnica Górnośląska, u dołu na tym obwodzie tej plakietki Instytut Farpilakierów, a w środku Michał Ludy. Ja tak stoję właśnie w tym, przy tej oparty o tą framugę, no tą plakietkę mam jak każdy, a obok ten major tak mi się przygląda, mówi, o, pan Ludy z Wszechnicy Górnośląskiej. Ja wtedy poczułem autentyczny przestrach po prostu, bo co zrozumiałem, że nie jestem anonimową postacią dla Służby Bezpieczeństwa, tylko kimś znanym. No a wyróżnienie się i bycie znanym to niczego dobrego nie wróżyło i pamiętam do dziś ten moment takiego niespodziewanego przestrachu po prostu, że właśnie no, jestem rozpoznawany przez tą Służbę Bezpieczeństwa i właśnie wtedy jak nas znaczy jak były te zwalniania, to już ja po tym kwietniu jakoś tak nabrałem takiego wewnętrznego przeczucia, że nie jest tak dobrze ze mną i tak łatwo mnie nie będą chcieli zwolnić. I rzeczywiście w tym Zabrzu-Zabożu byłem do końca. Zabrze-Zaborze 3 sierpnia bodajże
zlikwidowano, przewieziono nas, tych 20 tam parę osób pozostałe do Grodkowa na Opolszczyźnie. No Zabrze, Zaborze jeszcze potem zostało gdzieś we wrześniu otworzone po raz drugi. Jak znów były jakieś zamieszki, internowano kolejne osoby. W każdym razie ja trafiłem do Grodkowa, a ponieważ w tym czasie tak się złożyło, że nie tylko zdrowie mojej żony, ale i moja siostra miała problemy zdrowotne poważne i moi rodzice, i zabiegał bardzo o moje zwolnienie ksiądz arcybiskup Herbert Bednosz i 9 sierpnia z tego Grodkowa zostałem zwolniony. Jak wychodziłem z Grodkowa, to powiedziano mi tak, że wyjdę, gdy podpiszę deklarację lojalności, to znaczy, że będę przestrzegał prawa i tak dalej. I wiele się nad tym, w ogóle się nie zastanawiałem, powiedziałem, że pewnie, że podpiszę. I oczywiście żadną tą deklaracją się nie przejąłem, bo tego, ja chciałem po prostu wyjść z więzienia, ale wyjść nie za wszelką cenę. Natomiast cena podpisania deklaracji lojalności, że będę przestrzegał prawa obowiązującego w PRL, to mnie, że tak powiem, nie uważałem, że mnie w jakimkolwiek stopniu wiąże, co zresztą wkrótce się okazało w tym moim działaniu.